Cześć, tu Artur Borut, zapraszam na vloga codziennie o 8.30. Legia Warszawa nadaje do Was z Dubaju. Znajdziecie u nas nie tylko relacje streamingu. Ale przede wszystkim mnóstwo dobrego humoru. Chyba, proszę. Czarno zginęli. Siema! Have a nice evening, we see you tomorrow. Dzień dobry, dzień dobry. Słońce jest już naprawdę bardzo wysoko nad Dubajem, więc my od rana wskakujemy na bardzo wysokie obroty, a wy wskakujcie razem z nami. Zapraszam was serdecznie na nowego vloga. Jedziemy! Muszę spytać Lukiniasza, czemu jest taki smutny. Ty, porque estás tan triste. No, no, to triste. He's not sad. No. So how he's feeling? How's he feeling, Luki? Because fans ask ¿Cómo about estás? Him. No, todo bien. Sí, bien. Sí. Todo bien. Sí. Yeah. Todo bien. Dobrze się czuję. Zadowolony, chłopaki. Have you ever been in Dubai before? Has estado aquí en Dubai antes? No. Primera vez. Pierwszy raz. I jak mu się podoba? Te gusta? Sí. Claro. No te va a gustar. Czyli się podoba, rozumiem? No tak. Słyszałem, że nowe rapsy nucisz. Proszę? Mówię, że słyszałem, że nowe rapsy nucisz. Nie, żadne nowe. Łako śpiewam. Śmieszną piosenkę w szatni mi się teraz wbiło do głowy. A co to za piosenka? Nie mogę mówić. Nie możesz mówić, czy nie możesz śpiewać? Nie mogę śpiewać, ani mówić. Nic szczególnego. A tę nową płytę PZ widziałeś? Tak, Kozak. Który numer najlepszy twoim zdaniem? Nie, najlepszy... Wiesz co, Broniewski, Amber Gold, fajny Zawim, ale Broniewski najlepszy. No i te wcześniejsze co wychodziły, nie? Ale nie, Kozak, ja uwielbiam. Nie ma co dyskutować z Sztosem. PZ twój ulubiony wykonawca, czy masz jakiś innych? Oj, nie wiem. To ulubiony, wiesz? Białasa bardzo dużo słucham na przykład. Białasa, PZ-a, Kłebo. No nie, dużo. Uziora. Paru bym wymienił jeszcze. Ogólnie. Ale nie tylko rapu, nie? Wszyscy tak myślą, że hip-hopu tylko słucham. Wcale nie. To jakie jeszcze gatunki? Jest dobra. Proszę? To jakie jeszcze gatunki? Wiesz co, wszystko co wpada w ucho tak naprawdę. Ale każda, wiesz? Nawet jakaś alternatywna muzyka, czasem jakieś rockowe rzeczy, różnie, wszystko sprawdzam. No dobra, to tak jak mówisz o Kłebo, to życzę, żebyś strzelał tak jak Lewandowski. Dobrze. A o złotej piłce FIFA i France Football już nie będziemy wspominać. Przyjdzie czas. Sprzęt dowieziony, także możemy zaczynać rozgrzewkę. Po zewnętrznej, zatkamy po zewnętrznej. Tak jest, reakcja jak najszybciej, brawo, do końca. Szybki wygrał. A jest już jakieś takie, może nie zmęczenie, ale czy czujecie już nie, ten obóz? Ja nie. No, czyli świeżynka? Fizycznie tak, ale psychicznie super. Że takich warunków jak mamy tutaj, to nie mieliśmy nigdzie jeszcze. W sensie, myślę o pogodzie. Jest naprawdę ciepło, ale nie jest gorąco. Można pracować tylko na takiej intensywności, że jest po prostu przyjemnie. Do tego mamy świetne boiska i to jeszcze polane. Rozgrzewka zrobiona. Czas na futbol. Thank you.
Rafa, gol tutaj? Gol, assist. Mam radę. Dragi. Udany powrót. Chciałeś tak, no. Ty, chyba na to za siebie. Tata i syn. Uuu, no, miałeś to? Oczywiście, że miałem. No, weź zatrzymaj pogę. Możesz? Tak na siebie patrzę, to widzę, że was chyba mocno docisnęli trenerzy. Nie, po prostu tak wyglądam. Tak naturalnie, tak? Czyli to była świeżutka i jesteś świeżynka od początku. Dzisiaj już troszkę czuć. Jak wcześniej nic nie czułem, tak po wczorajszym dniu trochę czuć. A powiedz, od czego to się zaczyna właśnie tak, jak że czujesz, mówisz zgrupowanie? To jest, nie wiem, nogi, jakieś mięśnie, łydki? Nie, nie mówię, że zgrupowanie, tylko czuję już tą pracę wykonaną, nie? No i po prostu nogi są takie cięższe i ciężej się biegnie. Ciężej zacząć wejść, ciężej jest wejść w trening. A ta praca wykonana, to co to jest przede wszystkim? Jeżeli mu właśnie mówisz o tym, że już czujesz, że coś tam się zmieniło? No ta praca na boisku, że dużo wybiegane, duże intensywności i później to wchodzi w nogi. Południe wybiło, czas ruszać na plac. Słuchaj, jaki to jest przykład pięknej historii. Chłopak z Grodziska Mazowieckiego z Pogoni rozdaje autografy w Dubaju. Niespotykane, co? Powiedz, jak tam w Grodzisku, to już masz chyba status bohatera narodowego, to nie, ale lokalnego na pewno. Nie, nic z tych rzeczy na pewno nie. Na kiedy ostatni raz odwiedzałeś? No, na święta byłem. Cały okres nigdzie nie wyjeżdżałem. To cały czas byłem w okolicy, więc na bieżąco w sumie byłem przed wylotem. Czy dom to na pewno, a klub? Klub? Mecz jakiś widziałeś? A, no niestety teraz nie mogą kibice oglądać meczów, no to wiecznie to nie udało się obejrzeć, ale oglądałem ostatni mecz na YouTubie, bo są relacje z Pelikanem Łowic, co wygrali 4-0, więc obserwuję cały czas, lider Grodzisku. Druga liga, cóż, tuż. A jak wam podobają stringi? Dobrze. Proszę, Czaro, nie wiedziałem, że masz takie podejście do dzieci. Też mam 3-letnią siostrę. Jak wracam do domu, troszeczkę czasu z nią spędzam, wiesz, ona zawsze stęskniona, więc to tak się nauczyłem troszkę. Tak. Ale to fajne jest, jak takie dzieci przychodzą. To ty sporo jesteś starszy od siostry. 16 lat, jeżeli. No, tak będzie. 17 prawie. Ale
Ona jeszcze nie skończyła 3 lat. Mecze twoje ogląda już? Tak. Była w Radomiu na jednym meczu. Jak grałem. No i jak otworzył stadiony, to pewnie przyjedzie na Dziękowsku. Będę grał. No to na debiucik, jak będziesz już występował to z kibicami, to chyba trzeba zaprosić. Nie, no to koniecznie. Moi rodzice odkąd przyszedłem do Legii i powtarzali, że jak będę debiutował, to oni muszą być na tym meczu. Więc przynajmniej mam nadzieję, że przyjadą, jak będę grał pierwszy na Łazienkowskiej przy kibicach. Widzę, młodzież, swój obowiązek trzeba spełnić po zajęciach. Tak nie jest, niestety trzeba. Jak to niestety? Nie chce się, ale trzeba robić swoje na boisku i poza. O, na jeden. Jak w Olimpii grałeś, też byłeś najmłodszy? Przez pół roku byłem najmłodszy, tak. Przez pół roku, ale później przychodzili chłopcy. Nie byłem aż taki najmłodszy. Czyli już worków nie musiałeś nosić wtedy? Przedostatni był. Pomagałem jeszcze nosić. Przedostatni byłeś? Żeby nikt nie krzyczał. Skiba. Co tam cię? Przedostatni? Może jeszcze przed. Aha. Jak ten czujesz w nogach już? Zgrupowanie? Bo to prawie tydzień mija. Ostatni tej naszej, bo... No ja nie gram w tym ładzie. Pięknie, ora. O tym ładzie odpowiedz, ty grasz, nie ja. Czuję trochę, naprawdę. Ale dobrze. Tam daleko powoli zasypia Dubaj. Tutaj nieco bliżej i po takich treningach pewnie nieco szybciej zasypiają legioniści. Kolejny dzień dobiegł końca, kolejny dzień spędziliście z nami, za co serdecznie wam dziękuję. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!